Siema, tutaj Juas i zapraszam was na nową serię, czyli Terraria, sezon trzeci. Wow, w końcu. Uf, w końcu jest i Terraria 1.3. Musieliśmy na nią czekać ponad rok. Ostatnia wersja, czyli 1.2.4.1 bodajże, wyszła 15 maja, więc rzeczywiście ponad rok czekania, ale jestem zdecydowanie pewien, że się to opłaci już teraz. Jestem ciekaw, wszyscy odpalają pewnie Terrarię, która jest, zaraz czekajcie. Update wyszedł o 19 równo. Dzisiaj, czyli 30, jest 19.05, sobie patrzę. Czyli od razu pobrałem update i już zaczynamy serię. Właśnie, ale najpierw trzeba by usunąć stare postacie, nieprawdaż? Dokładnie tak. No, widzicie nowe okienko przy okazji. Zaraz, spokojnie, spokojnie, zaraz do wszystkiego dojdziemy, do tych wszystkich nowości, których będzie miliard. Okej, zaczynamy. Szybko tutaj przelecę, standardowo. Te same włosy, tak? Tutaj dobrze, czarne. Zawsze będę robił taką samą postać pewnie, bo taką lubię. Nie wiem, przyzwyczaiłem się. Czerwone oczy niech będą. Troszeczkę zmienię. Zaraz, tu chyba coś innego było. Clothes style. O, to widziałem na jednym filmie. Na kanale Chippy Gaming. Style, no to jest ciekawe. I szczerze mówiąc, podoba mi się ten. Zaraz. No, ten jest spoko. Szczerze mówiąc, fajnie to wygląda. Kurde, ale to będzie. Wow, nie mogę się doczekać. Weźmy takie niebieskie. Niebieskawe. Tutaj zaraz. Co jest? Podkoszulka chyba. Weźmy taką czerwoną. Może żółtą. Dobra, nie bawmy się nie wiadomo ile. Dobra, niech będzie ta czerwona. Spodnie złote. Troszeczkę będzie inna postać, wiadomo, 1-3. Nowe wyglądy, już na samym początku coś się dzieje. Dobra, i buty, może czarne tym razem zrobię. Dobra, niech będą czarne, tak będzie wyglądać moja postać, trochę dziwnie, szczerze mówiąc. Skin, tutaj nic nie zmieniamy. Oczywiście, o Jezus, jak to wygląda. Oczywiście, mężczyzna. No i tak, softcore. Oczywiście niech będzie softcore, nie chcę medium core, albo tym bardziej hardcore. Ale Terraria to nie jest gra, z której chcę się denerwować. Powiedzmy sobie szczerze, to jest miła, przyjemna gierka. Nie chcę tracić przedmiotów i potem mieć przez to problemów. Okej, tak będzie wyglądała moja postać. Create. Juas. Akceptuj. Co my tu mamy? Favorite. Favorite. Move to cloud. Wow, jest zapisywanie w chmurze. W sumie to prawda, ale nie wiem, czy chcę to jeszcze. Nie wiem, czy to chcę, ale niech będzie. I favorite oczywiście. Dajmy tę postać do ulubionej. I play. Fajne to nowe okienko. O, muszę sobie usunąć moje stare światy teraz. 29 czerwca. Wczoraj ten świat stworzyłem. Wczoraj. Ten odcinek na pewno nie będzie wrzucony dzisiaj, czyli 30, jak to nagrywam, tylko 1 lipca. Bo już jest troszeczkę za późno, nie wiem, czy zdążyłbym. Więc nie chcę się spieszyć, mam ochotę nagrać kilka tych odcinków, a nie tylko jeden. Teraz play, new, large. No i właśnie tutaj. Teraz mamy do wyboru, oprócz softcora, mediumcora i hardcora, poziom trudności ogólny. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. No, poziom trudności inny troszeczkę, który będzie wpływał nieco na naszą rozgrywkę. Normalny i ekspert. Normalny to co było zawsze w pierwszym i drugim sezonie, jak kiedyś nagrywałem. No i jest jeszcze ekspert. No i chyba myślę, będę grał na ekspercie. Gra będzie o wiele trudniejsza, ale myślę, że większość osób będzie, tak mi się wydaje, gra na ekspercie. Wow, ilu moich znajomych na Steamie odpala Terrarię. O, musiałem się napić o rany. Dobra. Jedziemy eksperta, świat duży oczywiście. No, tylko jest problem, bo ja chciałbym mieć Crimson, a nie korupcję. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest Crimson, dobrze, widzicie, jest
nowy ekran ładowania. Ładnie to kurczę wygląda, muszę przyznać. Potem możemy poznać, że jest Crimson. Fajnie to zrobili. Już na samym początku wiemy, czy będzie Crimson, czy korupcja. Kurczę, nie wiem, czy sobie poradzę na tym ekspercie. Jest w sumie tak jak na softcore, jeżeli chodzi o śmierć. Z tym, że nie tracimy 50% złota, tylko 75%. Ale nie tracimy przedmiotów. No i nie giniemy na stałe. Tylko tracimy pieniądze, więc myślę, że z tym sobie poradzę. Ale właśnie problem będzie w tym, że gra będzie o wiele trudniejsza, ponieważ bossowie będą mieli nową sztuczną inteligencję. Będą znacznie, znacznie trudniejsi do pokonania. Zdecydowanie. Nie wiem, czy nie powinienem wyłączyć nagrywania podczas tworzenia świata. Na pewno by to przyspieszyło jakoś. No ale dobra, trudno. Trudno, wow. Wczoraj, przedwczoraj sobie trochę potrenowałem. Bo po tym, jak skończyłem sezon drugi, pograłem chyba miesiąc i potem już kompletnie przestałem grać w Terrary, więc... Wyszedłem troszeczkę z wprawy, mam wrażenie, ale myślę, że poradzimy sobie z tym ekspertem. Jak myślicie? Myślę, że sobie poradzimy. A no jeszcze kilka zwykłych mobów. No nie wiem dokładnie ile, ale moby zwykłe też dostały nową sztuczną inteligencję niektóre. I będą mi rosnąć statystyki. Im dalej będziemy szli w przód, im dalej będziemy zdobywali progres, tym ciężsi będą ci starzy wrogowie, więc to też będzie problem. Wrogowie będą mogli zabierać naszą kasę, która upadnie po śmierci, więc jeszcze trudniej będzie ją znaleźć. Ale teraz z tego co wiem, będzie znacznik na mapie, gdzie umrzemy. Więc będziemy mogli łatwo znaleźć kasę, o ile wrogowie nam jej nie zabiorą właśnie na ekspert modzie. No zobaczymy, zobaczymy. No i mam oczywiście też achievementy, ale o tym zaraz. Wszystko spokojnie. Spokojnie do wszystkiego dojdziemy. Oczywiście favorite i move to cloud. I zaczynajmy. Terraria 1-3. Lecimy z tym. Lecimy. O, już dwa achievementy dostałem na start. Jezu, achievementy, achievementy. Dobra, więc tak. Nie pierdzilimy się. Wow, fajne teksturki nowe. Już widzę na start. Jest, pierwsze drzewo. To będzie świetna przygoda. O Jezus. O kurde. Nie mogę wytrzymać. Dobra, szybciutko tutaj sobie niszczymy wszystko. Tak, ten film na pewno będzie 1 lipca. Jest 19, więc wątpię, żebym zdążył to wrzucić dzisiaj. Nie chcę też na szybkości tego wrzucać nie za późno. Nie wiem, czy byście oglądali tak późno. Chcę wam wrzucać wcześniej. Wow, widzieliście to? Guide właśnie wystrzelił strzałę. Wiem, że NPC będą się teraz bronić. To było fajne, naprawdę. To mi się bardzo podobało, wow. Fuu, ale się będzie działo, o kurde. Ale się będzie działo. Szybko sobie wydobędziemy kamień. Może smart kursor włączę, chociaż nie wiem, czy jest aż taki potrzebny, szczególnie na początku. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jak to tam pójdzie na ekspert modzie. Dobra, chyba tyle wystarczy, nie przesadzajmy. Nie pamiętam dokładnie, kurczę, ile tam tego jest. W ogóle patrzcie na ten ekwipunek, jak się zmienił diametralnie. Kamera mode. Możemy sobie zdjęcia robić. Właśnie. Spoko, ale ja raczej nie będę ich robił, przynajmniej na razie. F1, włączamy, widzę tryb kamery. Housing to stare, equipment. O, teraz mamy oddzielne sloty na zwierzątko, widzę. Lightpad, co to jest? Jakieś zwierzątko światła? Jak ma to tak dosłownie tłumaczyć? Na wózek, minecart. A, na jakieś zwierzątko do ujeżdżania. Widzę. I grappling hook jeszcze jest. Spoko, mi pasuje. No, slimy mają więcej HP. Chyba normalnie niebieskie slimy, ile one mają? Kurczę, nie pamiętam nawet ile mają te niebieskie slimy. Z 20 ileś HP. Teraz mają więcej. I mam wrażenie, że tych wrogów się spawnuje więcej. O, rany. W ogóle nowe animacje pieniążków widzę. Jezus Maria, nie wchodźcie tak wszyscy naraz. Dajcie mi troszeczkę miejsca. Dajcie mi chociaż pancerz zrobić szybko. Jezus Maria. Ile achievementów?
Wow. Wiem, że defensywa odgrywa znacznie większą rolę. Z tego co wiem, jest znacznie bardziej mocniejsza, lepiej działa na ekspert modzie. Zobaczymy. Jezu, z tego będę bił godzinę. Nie chcę mi się z tą walczyć, ziomuś. Wędki na razie nie robimy. Nie będę chyba łowił w tak wczesnym stadium gry. Tabliczki. Właśnie teraz tabliczki możemy sobie przeczytać jedynie najeżdżając kursorem na nim. Nie musimy klikać prawym. Czytam jak to było, żeby otworzyć tabliczki. Potrzebuję więcej drewna. Szczerze mówiąc, to powinien ruszyć, eksplorować wszystko, a nie się bawić tutaj. Wynajdowanie wszystkiego. Powinien ruszyć na tą eksplorację od razu. Nie wiem, czemu ja się bawię. No chcę sobie jakieś początkowe rzeczy zrobić przynajmniej. Tak jak tą zbroję zrobiłem, to może coś jeszcze? Może jakiś miecz, bo ten początkowy, który dostajemy, ten krótki miecz, jest dosyć słaby. No, dawaj guide, wow. Lejesz tam ich, widzę. O Jezus, 23 HP mi zabrał. Co to było? Co to było? Dobra, piecyk. Mogę zrobić... A, muszę mieć żelazo, żeby zrobić... Dobra, to zabieram to na razie, żeby zrobić kowadło. Dobra, lecimy w Explore w takim razie od razu. Chociaż powinienem jeszcze chociaż, no właśnie, ten miecz zrobić. Chociaż minimalny damage, żeby był... Jezus. Zaraz, jak to się... A, dobra, spokój. Jezus Maria, ziomuś. Daj mi spokój. Zabije mnie zaraz, nie! To naprawdę będzie ciężkie, nie wiem czy ja dobrze zrobiłem. Muszę zaczekać, no naprawdę będzie stał... O, tak. Sztuczna inteligencja polepszona, jak mam uciec w tej sytuacji? Muszę zaczekać chyba chwilę, dobra. Jezus Maria, daj mi trochę zdrowia. 15, no nie za dużo. Muszę znaleźć jakieś jaskinie, pootwierać pierwsze drewniane skrzynie. Znaleźć jakieś dobre przedmioty na start, bo to nie wygląda zbyt ciekawie. Nie wygląda zbyt ciekawie. Rany, rany. Fu, na razie nic. Zwykły trawiasty teren. Ten miecz, zwykłe statystyki. Mało, Jezu, pustynia. Szczerze mówiąc, ja nie chcę iść na pustynię, ale tu widzę worek ze złotem, prawda? A nie, tin, to jest tin, okej, dobra. Uuu, shiny! Pierwsze złoże wydobyte. Ja myślałem, że to jakiś worek ze złotem, a to tin. Tak się błyszczało. Fajnie. Kurde, nie wali z automatu miecz. Już się przyzwyczaiłem do tych mieczy z hard moda. Niektórych, którym walam z automatu. A właśnie, teraz wszystkie będę walić z automatu. Te w hard modzie. Każde. Każdy miecz. No tam nie lecę, bo tam jest pustynia. Trochę się boję. Chodźmy na prawo. Kurde, no muszę znaleźć jakąś jaskinię naturalną. To będzie źle. Ej. Może tutaj coś będzie? Nie wiem. Wątpię, szczerze mówiąc, żeby tu coś było. Chociaż... Nie wiem, tu nic nie będzie. Teraz się stąd nie wydostanę, na dodatek. No, come on, dobra. Spoko. O Jezus, teraz tutaj. Nie przejdę. Czemu zrobiłem tyle workbenchy? Dwa. Dobra, nieważne, może przez przypadek zrobiłem. Idź stąd. Nie, to masz HP. 28, wow. No, po prostu wow. O rany, no niedobrze, ja chcę szybko coś znaleźć. Slajmy nadchodzą. O, te slime ma pieniążka w sobie. Właśnie, teraz chyba w slajmach widać co mają. Czy tu jest mikstura w tobie? Jeżeli tak, to ja chętnie cię zabiję. Daj mi miksturę, co ty tam masz? To jest Recall Potion? Z zmienioną teksturą. Tak, dokładnie. To świetnie. Ona teleportuje nas do spawnu.
To jest chyba najlepsza mikstura, jaką można dostać na sam start. W sumie teraz mógłbym iść na tą pustynię, ale jak już się wracam, to chodźmy. W prawo w takim razie. Na razie nie chcę wydobywać tych złóż, chociaż nie wiem, co dobrze robię. To po prostu jak najwięcej skrzyń znaleźć. Może jakieś dobre przedmioty dostanę. Ale trochę się boję tego eksperckiego poziomu trudności. Tu coś może być. Byłoby fajnie. Nie? Tylko dzbany. W dzbanach też może być coś więcej tutaj. O, ale słabo. Czemu taki słabitki teren mi się musi zawsze generować? No start! Nie mogę wejść nawet tam dalej. Wow, już jest zaraz noc, a ja nawet nie znalazłem jednej jaskini, ale słabo. Ale słabo. I żadnych lin. One by mi bardzo pomogły na start. No ale jakie mam znaleźć liny, jak ja nic nie znalazłem kompletnie nawet. O, są dzbany. Tu mogą być jakieś liny. I są, już widzę. Tu może być skrzynka. I jest skrzynka. A w niej... aglet. No dobra. Zawsze jest klasyczny, początkowy. Ła, widzieliście? Animacja skrzynki była. Teraz się otwiera nawet. W ogóle to jak to ładnie wygląda wszystko. To logo z defensywą. Aglet. No dobra, zawsze na początku coś. Chociaż jakieś niesamowite to nie jest. Okej, już widzę, że po prawej jest biom zimowy. Już wiem. I to nie wygląda zbyt dobrze. Czy tu jest jakieś nowe złoże? Chociaż nie, to może być zmieniona tekstura jakiegoś starego. Dobra, tu mam nadzieję, że będzie jakaś jaskinia. W końcu gdzie są liny? Muszę wziąć liny. Oj, a jaskini poszło. No ładne są te tekstury nowe, naprawdę. No idź sobie slajmie. A żeś mi stanął, no po prostu genialny. Dobra. Są shurikeny. Shurikeny! Dobra, jak coś to mam recall potion. Nawet jak zginę, to nic się nie stanie złego. Dobra, jest kolejna skrzynka. Co to jest? Patrzcie na to. Torba z ziołami. No, dostałem nasiona, spoko. Moon Glowy Daybloom. No fajne, fajne, kurczę, widzę jakieś nowe tutaj... sakiewki można zdobywać. Wiem, że z bossów są nowe. Specjalne. Które dają nowe przedmioty, których nie ma na normalnym trybie rozgrywki. Już zaczyna się robić troszeczkę bardziej interesująco. Wow. Aż 5 potek Recall Potion. Wiem, że teraz jest o wiele większa szansa na to, że je znajdziemy w skrzyniach. I bardzo dobrze. No tutaj też widzę, masz miksturkę slime. Ładnie to wygląda, naprawdę, kurczę. No dawaj, ale one sadzą damage, ja pierdzielę. Swiftness, dobra, tego też za bardzo nie chcę, chociaż do ucieczki może być fajne. Breeze Guide to Plant Fiber Cordage. Pozwala zbierać linę. A co to mi się tak przyda? Vine Rope from Vine, zaraz. A Vine Rope są chyba tylko w dżungli, prawda? Chyba się nie mylę. I one są konieczne do stworzenia czegoś. O Jezu, gdzie tu lecisz, człowieku? Demonai. Gdzie się wpierdzielasz w tą jaskinię? Wracając, wiem. One są chyba konieczne do stworzenia... Czego? Dżunglowego armora? A to chyba później dopiero. Tak mi się kojarzy, coś nie wiem. Chyba dobrze mówię, prawda? Chyba dobrze. No dobra, tu zniszczmy sobie na szybkości. O nie, zombie! Zombie, Tindbar, mam, okej, okay, fajnie. Dobra, idziemy dalej w głąb. Bardzo mi się to podoba. Więcej skrzynek. O, wow, ile noży. Dawaj mi noże. Będziemy rzucać nożami. Ale ładnie te tekstury wyglądają, naprawdę. Bardzo mi się podobają. Dobra, chodź tu, dziadu. Ile noże zadają? 12. Damy radę. Jeszcze przeszywają wrogów, spoko. Dobra, lecimy. Oj! Oj, to było groźne. Oj, o ty kurde, cwaniaku. Akurat poszedł w tamtą stronę. Dobra. Spoko, że noże nie znikają. To sobie wezmę z powrotem, o Jezus.
kurde, no ci przeciwnicy są wytrzymalsi i silniejsi. No i mają większą defensywę pewnie. Dobra, jest jakiś specjalny budynek opuszczony. Złota, pierwsza złota skrzynia, uwaga. Enchanted Boomerang, no szczerze mówiąc jakoś nie rajtuje mnie ten boomerang, jakoś nigdy nie lubiłem go używać. Uff, tak sobie średnio, szczerze mówiąc, weźmy te statuetki, ja zawsze kochałem zbierać statuetki. Coś tu wyskoczy może? Nie wydaje mi się. Loom, weźmy loom. Nie będę musiał potem tego tworzyć. Dobra, wylejmy tą wodę. Patrzcie, jak się ładnie leje teraz. Nie jest już taka kwadratowa jak kiedyś. O, dobrze, tu sobie zniszczymy statuetki. Wszystko zbieramy. Wszystko, co się tylko da. Tego obrazu chyba nie było wcześniej, miałem powiedzieć. Nie przypominam sobie, przynajmniej. Nie podoba mi się, że tak się tnie co jakiś czas. No ale na to już naprawdę nic nie mogę poradzić. Naprawdę nic. Jak to wygląda na mapie? Zaraz. W miarę spoko. W ogóle tam widziałem altar chyba jakiś. Crimson. Crimsonowy. Zaraz. Potwierdzę moje przypuszczenia dokładnie. Wyłączmy mapkę, żeby nam nie przeszkadzała. Zżera dodatkową pamięć. Dlatego nie potrzebujemy. Dobra. Zaraz, co tutaj było? Kamień szlachetny. Czyżby udało mi się stworzyć grappling hooka? Wcześniej? Ja za mało chyba. Chyba tak. Czy jest tu w ogóle gdzieś miejsce? Quickstack, to jest fajne. Możemy quickstackować przedmioty do pobliskich skrzyni. Musimy nawet otwierać skrzyn. Żeby coś quickstackować teraz. Webrope. Co to jest? Domyślam się, że jakaś lina, która... w sumie nie wiem. Która nie wiem, co może być za lina. No w sumie działa jak sieć pewnie. Czyli przyczepi nas. Dobra, już zmierzamy do... Ja... O Jezu, nie! Recall! O mój Boże. O mój Boże, było blisko. Wow, co to było? Chodźmy teraz na lewo. Ja nie chcę budować w pierwszym odcinku domu. Jeszcze nie. Jeszcze nie chcę tego robić. Chcę pochodzić i pozbierać jakieś rzeczy fajne. Co ty masz w ręku? Czy to jest to, o czym ja myślę? Nie, myślałem, że zombie arm będzie. Taki fajny mieczyk by się przydał. Po prostu nowa tekstura, okej. Oj, kurde, nic nie widzicie pewnie. Takie są uroki grania w terrarię w nocy. Dobra, kolejny. O, jak mi zasadził, skubany. 50 damage'a, pierdzielony. Co to było, wow. Ty strzały wyrzucasz, prawda? Dokładnie. A ty żel. Kubańcy, jakie mocne to było. Mam dużo potek, mam. Szybko się to zbiera, widzę. Może dają radę. Chociaż nie wiem, czy chciałbym je marnować. No ale jakoś muszę przeżyć to chyba. Daybloom. Czy ja zebrałem Daybloom, czy tylko nasionka? Zaraz weź... Default. Throwing knives i lecimy. Wow, w ogóle pierwsza noc jest... pełnią? Ciekawe. To znaczy, że jest więcej potworów niż normalnie. Jeżeli tak, to trochę lipa. O, jest pierwsza gwiazda. Ciekawe, czy za to jest achievement. No, nie ma szkoda. O Jezus. Nie, nie, nie. Kurde, no niebezpiecznie się robi. Jak mi się skończą, może to będzie lipa. Czy ja naprawdę powinienem się na pustyni i to jeszcze w nocy? Szkoda było stracić tą kasę pierwszą. Trochę. Trochę bardzo. Zostawcie mnie. Muszę używać bumerangu. Chociaż on będzie trochę lipny.
No nie, myślałem, że wypuściłem moje nożyki małe. Nie, zaraz mi się skończą i co? Bumerang sobie nie da rady. Z kilkoma na raz. Jest chyba achievement za przeżycie nocy w pełni, prawda? Znaczy ogólnie za przeżycie pierwszej nocy. Nie no, ja już zginąłem w jaskini. To dupa. Nie ma. No ja nie chcę tam iść, kurczę. Wiem, że są nowe potwory na pustyni. Jeszcze jest noc, kurczę. O, szakr. Dobra, jeden z pierwszych. Piękny szakr. Najlepszy bonus, jaki mógłby mi się trafić. Plus 5 defensywy, spoko. Mam 8 defensywy na start. Chociaż z drugiej strony fajnie by było wyjść na pustynię. Bo jest teraz nowy pustynny biom. O mój Boże, co to jest? Antion. Co to ma być? On ma 140 HP, no chyba cię powaliło ziomuś. Trochę za duże, nie sądzisz? O nie, zabiją mnie zaraz, wszyscy na mnie lecą. Uciekaj. Jezus Maria, powaliło was, czemu tak dużo? Miliard wrogów. Ja pierdzielę, no dajcie mi odpocząć. Uspokójcie się, Jezus Maria, miliard wrogów. Ciekawe, czy z niego coś wypadnie, ciekawego. Dobra, bumerek jakoś daje radę, no ale wszystkich nie zabije tym czymś. Czy ktoś we mnie rzucał jakimiś materiałami wybuchowymi, czy mi się tylko wydawało? Mam nadzieję, że mi się tylko wydawało. Nie no, muszę ich zabić, żeby tam zejść. Nie wiem, czy coś tam wypadło ciekawego, ale nie wydaje mi się. No chodźcie tutaj, kurczę. Nie, on zaraz się skończy ta noc, mam nadzieję, ja pierdzielę. Na razie zginąłem raz. Nie, nie zginąłem, przecież teleportowałem się. No właśnie, co ja gadam. No właśnie, mam całe pieniądze, więc niemożliwe, że zginąłem. Oczywiście, że się teleportowałem. Czemu doszedłem do takiego wniosku, że zginąłem? Jeszcze nie czas na bycie, o Jezus, martwym. Held, held up, gra się zacięła. Nie rób mi tego, proszę cię, gro. Wiem, że mój komputer jest do niczego, ale nie rób mi tego! Jezus Maria! Dajcie ochłonąć, ludziska. Trochę was dużo, ale spokojnie, zaraz się kończy noc. Kolejny nadchodzi. Z tej strony myślisz, że cię nie widzę? Myślisz, że cię nie widzę? Jezu, przecież to są hordy. A to dlatego, że jest pełnia. O ile pamiętam, pełnia zwiększa nieco spawn potworów. O no i proszę, przeżyłem. Przeżyłem pierwszą noc. Czy tam pierwszą pełnię, nie pamiętam o co chodziło, ale tak czy siak to była pełnia, na pewno. Więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. 3 goldy mam. Chyba dobrze, nie? O Jezus, nie, Jujas! Jezus, jakie to przeżyłem. O mój Boże. Dobra, potwory uciekają. Jezus, ale ten expert mode jest naprawdę. Ja się męczę z zombiakami, ej ludzie. Ja się męczę z zombiakami. No to naprawdę będzie wyzwanie. No zostawcie mnie w spokoju, Jezus, szli się w tamtą stronę, tam jest serduszko, ja chcę serduszko. Dawaj serduszko. No to jest słabe. Muszę zostać przy bumerangu. Dobra. Piaskowy slime, interesujące, interesujące. 120 HP, no chyba cię powaliło. Czemu masz tyle zdrówka? Jezus Maria. Troszeczkę za dużo według mnie. Tak coś sądzę, że troszeczkę za dużo. Dobra. Tego przeciwnika znamy. Się go nie boimy. On nie jest niczym groźnym. Skorpion. A to zwykłe zwierzątko. Znaczy nie takie zwykłe. Normalnie to by nas mogło zabić w prawdziwym życiu. Zależy jaki jeszcze raz jest skorpion. Wow. Czyżby to było wejście? Słyszałem strzały. I w tym momencie idę stąd. Przecież ja nie wygram przeciwko strzelającym wrogom. Jeżeli ktoś na mnie spadnie, teraz to przysięgam, że ja tego nie przeżyję. Ja tego nie przeżyję. Gdzie ja mam cokolwiek? Gdzie są dirt bloki? Zaraz, przecież ja mogę zrobić tak. Właśnie. Ja się będę pierdzielił. O, tam jest ten wróg fajny. Zapomniałem jak on się nazywa, bo on się nigdy nie pojawia, oczywiście. Jezus, jest taki ryzykowny. Jak ja tam spadnę, to zginę od razu.
bo nie mam Cloud in the Battle. No to trudno zginąć. A ja nie chcę ginąć. Ja normalnie... Splinter Cell. Takie warunki. Przeżyłem. No dawaj. Zaraz muszę kończyć odcinek, bo nie chcę robić odcinków tych jakichś godzinnych. No ale Terraria to nie jest kurczę gra, w których trzeba robić odcinki po 20 minut. Tu się za dużo dzieje, żeby robić takie krótkie odcinki. No dawaj. Dobra. O Jezus, czemu to się tak musi ciąć? Przecież... Rany, no ja naprawdę nic nie mogę zrobić. Jezus, ja nagrywam w rozdzielczości 1280x720. I to się naprawdę jeszcze... Nie, chyba że mam jakiś program w tle, możliwe. Jezus, co to jest? Co to za diabeł? 100 HP, wow, mam mniej od tamtego. Dobra, ten bumerang mi ratuje życie. Dajcie mi pożyć chwilę. Dajcie mi odetchnąć. To nie jest Sirius sam, żeby miliard wrogów na mnie leciało. Jeszcze takich HP. One mnie rzucą zaraz. Daj mi spokój. Jeszcze deszcz. Jeszcze deszcz. Jeszcze lagi. Dobra, wiem, że skaczę co jakiś czas. Spoko. Dobra, zrobię chociaż sobie ten kaktusowy może armor. Bo normalnie ja tu zaraz zginę. Ja tu zaraz stracę zdrówko. Znowu jakieś wejście, no ja no. Nie rób mi nic, błagam. Dziękuję. Dobra, kaktusowy miecz, no dobra, chociaż pewnie nie będę go i tak używał. Gdzie jest armor? Pewnie mnie nie stać na armor. A tak czy siak go założę. No jeden defensywy więcej chyba było, no świetnie, po prostu znakomicie. Świetnie. Kurde. Sadzą mi ten damage. Nienormalni są, nienormalni. No coś jest z nimi nie tak. Flying pisze jeszcze. Przeciwnicy z Rain Eventu muszą do mnie lecieć. Czemu? Jeszcze mi was brakuje tutaj. Nie potrzebuję tego. Ale ja się tłumaczę z tymi wrogami, ilu ich jest. No po prostu to jest niesamowite. Nawet nie ma kaktusów więcej, żebym zebrał sobie. Ile ma tych kaktusów? Ile trzeba było zrobić na ten? Ty zbieraj te krafty tutaj, nie wiem. No teraz nie wiem, bo mi brakuje oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Muszę ich przeskoczyć jakoś, no ale jak ja mam? Następny kurczę wychodzi, ja pierdzielę. Albo ten niech strzela po prostu. Niech blokuje. No to ładnie wychodzi. Ładnie ci to, muszę tego slime'a jeszcze zabić, żeby przejść dalej. Nie no, zaraz muszę skończyć ten odcinek. Wow, to już 34 minuty trwa. Niesamowite. No pierdzielony. Jeszcze zdążę wystrzelić, kurde. Dobra, ten slime chyba nie wyskoczy, ale tak czy siak go zabija. Dobra. Hopsa. Tutaj co się dzieje? Jeszcze pustynia jest. Dosięgnie? Nie dosięgnie, oczywiście, że nie. Ale mogę ich zaatakować z drugiej strony w sumie. Mogę to zrobić. Czemu nie ma piramid? Kurczę, jak ja bym chciał piramidę mieć. I najlepiej Sunstorm i na Battle. To by mi tak ułatwiło rozgrywkę, kurczę. Ja muszę mieć klauty na Battle wcześniej. To jest tak dobry przedmiot na start.
Dobra, to mi nic nie zrobią. Nie no, ja muszę to zaraz skończyć. A tu miliard wrogów na mnie leci. Matko boska. Walcie się, nie ma czasu. Dobra. Chyba kustynia. Tak, kończy się dokładnie. Dobra, idź sobie stąd. Ja ciebie nie chcę. Dokładnie. Dobra, znowu pustynia? Okej. Okay. Przynajmniej dokończ kaktusowy armorek, kaktusową zbroję. Dobra, już chyba powinno wystarczyć. No, dokładnie. Dziesięć armoru. To już coś, ale... Za dużo mi ten armor, widzę, nie pomoże. Jak oni mi sadzą taki damage okropny, to jest niesamowite. Po prostu niesamowite. Jak ogromny damage to jest. Kurde, no fajnie by było znaleźć piramidę na sam koniec, to by było piękne. Ale czemu to tak laguje? No po prostu to jest niesamowite, no nie powinno tak lagować. Coś się dzieje, no ja pierdzielę. O, jest chyba piramida. Nie, nie może zginąć. Lagi, błagam. Ja coś muszę z wami zrobić. Później. No niestety mój komputer nie jest demonem szybkości. Nawet Terraria się tnie. Sorry. O to mi chodziło, to jest idealny event na zakończenie tego wszystkiego. Pierdzielę cię. Idę od razu w dół. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Mogą być trzy rzeczy, jeżeli coś dodali nowego, to więcej. Ale jedną z tych rzeczy może być ubranie, co by mnie bardzo zasmuciło. Kurde, mam nadzieję, że tam nie będzie wrogów teraz, ej. Chyba nie ma. No to jest mnóstwo złota. 8 aż, wow. Złotych monet. Jest! Sandstorm na battle. Idealnie to, co chciałem. Dobra, wiecie co? Gdzie jest... Recall! Nie, Jezus Maria, co ty robisz? Zwariowałeś? Nie, słuchaj tego. Dobra, teraz mogę zrobić coś takiego. Ulepszony podwójny skok. To mi się bardzo przydało. To jest najlepsza butelka, jaka może być. Znaczy ta, która daje podwójny skok. Jestem bardzo zadowolony, że to znalazłem. Bardzo się z tego powodu cieszę. Spadaj. Nie chcemy cię tu, prawda, guy? Właśnie tak, pokażmy, jak to się robi. Dobra. No w takim razie w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku musimy zbudować ten dom. W końcu niech będzie. Muszę zrobić coś z tymi gami. Nie wiem, co się dzieje. Ale nie podoba mi się to wcale. A jak na razie to było na tyle. Pierwszy odcinek sezonu trzeciego w Terrarii. No i zobaczymy, czym jeszcze Terraria 1.3 nas zaskoczy. A to był dopiero początek. Zobaczymy, co się jeszcze stanie. Siema.